do węzła Kirchhoffa, potężnej twierdzy, pamiętającej jeszcze wczesne średniowiecze, z wybijającą się na ponad stare mury całkiem wysoką dzwonnicą, w której wisi dzwon, ale nie bije. To znaczy bije, ale jedynie piorunami elektrycznymi, wskazując drogę uciśnionym przez wampiry energetyczne w kierunku ich wybawienia, religii omomizmu, której kapłanem jednym z naczelnych i w tych okolicach jest Eduardo, młody, bardzo przystojny kapłan, który razem ze swoją skromną ekipą przyjmuje spragnionych ciszy i spokoju, odpoczynku przed i przerażonych ludzi. Właśnie kolejna grupa zbliża się do wrót. Służba pana Eduardo stoi oczywiście na wieżyczkach strażniczych i obserwuje, czy ktoś się zbliża. Myślę, że Nefery akurat ma swój dyżur. Niewątpliwie. Niewątpliwie Nefery ubrana w żółte, powłóczyste szaty, które dzwonią od czasu do czasu jak małe dzwoneczki, bowiem nosi na sobie łańcuchy. I tak, czyszcząc swoją piękną katanę, przygląda się tej małej kolumnie ludzi zbliżających się do miejsca zamieszkania jej ukochanego pana Eduardo. Patrzy swoim stalowym wzrokiem, czy widzi gdzieś Luciano. Rzuć sobie w takim razie na szczęście, czy gdzieś go dostrzeżesz. Jedną kosteczką? Jedną kością, razy. Szczęście. 10. Dostrzegasz go, kiedy akurat dokonuje rytuału wśród innych przebywających już garstki uchodźców, jakiejś grupki dzieci, namaszcza ich i lekko razi prądem, tak żeby poczuli się lepiej. Stawia ich na nogi. Stawia ich na nogi. Leżą na kozetkach, a on nakłada im ręce i energetycznie trochę pobudza, żeby poczuli się lepiej. Mm-hmm. Ale dostrzegasz też kątem oka, że faktycznie zbliża się grupa jakichś obszarpańców, biednych ludzi. Może jest ich kilkunastu z tej odległości. Trudno powiedzieć, jest oczywiście ciemno i nieprzyjemnie na zewnątrz. Mm-hmm. Są w dość dużym pośpiechu. Eduardo, po czym reflektuje się, że powiedziałam źle. Patrzę lewo, prawo, nie, nikt tego nie słyszał. Poprawiam swój mundur. No cóż, ona nigdy nie cieszyła się największym uznaniem pana. Być może ktoś dostrzegł to spojrzenie, to słowo usłyszał. I słyszysz tylko pokrząkiwania ze strony lokaja Luciano i karzący wzrok w twoją stronę. Rzeczywiście gdzieś Nefere stawia swoją posturę nieco inaczej, tak by uwypuklić zgrabne nogi. Drugi lokaju, zbliżają się kolejni. Ech, to już kolejni tego dnia. Luciano jest bardzo charakterystyczną osobą. W swoim charakterystycznym w liberii oczywiście, jak przystaje na lokaja, ciemno-szare i srebrnych włosach, które połyskują nawet w tym minimalnym świetle wytwarzanym przez cewki elektryczne, spogląda w twoją stronę. No to na co czekasz? Wpuść ich. I oczywiście, jak uważasz, tak zrobię. Ale weź sobie kogoś do pomocy. Bramy dosyć ciężko chodzą, w sumie by trzeba było je naoliwić. I oczywiście sprawdźcie, co to za jedni. Być może ktoś z zewnątrz niepowołany tutaj się pojawi. Wezmę najodważniejszą z nas, naturalnie. Po czym, rzucając powłóczyste spojrzenie lokajowi, rzeczywiście Nefere biegnie, by czym szybciej sprowadzić Klarę. Klarę, bowiem ta okrzyknięta jest tą najodważniejszą. Tak. Klara w tym czasie odkurzała pokój, który miała odkurzyć już dawno temu, ale zapomniała to wykonać. Nosi w momencie
wykonywania tej czynności bardzo długie rękawiczki, takie pod same pachy, maseczkę na twarzy po to, żeby jej alergia nie dokuczała w momencie wykonywania czynności i znajdujesz ją w pomieszczeniu, które odkurza bardzo energicznie. Karo, rzuć sobie na skill, jak odkurzasz ten pokój. 12. 12 wychodzi. Kiedy wchodzi Neferę, dostrzega, że pokój wręcz błyszczy, niczym światło odbijane w niektórych pomieszczeniach twierdzy. Jest naprawdę idealnie czysty. Wiesz, że Klara bardzo lubi czystość z jakiegoś powodu. Mimo wszystko teatralnie odkasłuje. O, Neferę, ty może też powinnaś maseczkę nosić, bo to ten kurz, wiesz, to straszne jest. Tak. Ja mam jeszcze zapas pokoju. Chcesz przynieść? Za chwilę. Teraz musimy przyjąć kolejnych podróżujących. O, przyjechali następni. Bierz karabin. Po czym rzeczywiście odwraca się napięcie, po czym szybko, podźwiękując swoimi łańcuchami, idzie do wejścia. Klara chwilę się zawahała, po czym ściągnęła długie rękawice, złożyła je, schowała do kieszeni, zabrała swój karabin i poszła, potuptała za koleżanką. Marta jest natomiast w tym czasie na dyżurze w okolicy miejsca, gdzie odbywa się rytuał. Po prostu czuwa, czy wszystko jest w porządku z tymi dzieciakami, które teraz leżą sobie spokojnie na kozetkach i Eduardo dokonuje na nich odpowiednich czynności religijnych. Najpierw pobudzając ich energetycznie, potem każąc całować krzyż z żarówką na środku owinięte kablami oczywiście. Obserwujesz, jak reagują te osoby, czy wszystko jest w porządku. Rzućmy sobie... Rzuć sobie w takim razie na szczęście, co dostrzegasz. Jedną kością razy luck. 9. O, to jest trudność. Dostrzegasz, że jedna z dziewczynek, która gdzieś tam na poboczu, leży na boku sali, widać, że nie najlepiej to przeżyła. Jest bardziej zmęczona, bardziej osowiała. Nie wiesz, czy... Więc Marta patrzy na tych ludzi, a koły zaczynają ją spędzać. Czuje ich tętnice, jak pulsują. I noga aż sama jej chodzi. Widzi dziecko. Nie może się oprzeć. Dotyka jej tętnice. Coś nie tak, maleństwo? Słabo się czuję, proszę pani. Poczekaj, pomogę ci. Delikatnie on drasnie, a z jej żyłki zaczyna stróżka. No, już. Poczekaj. Wyciąga język. Może ją poszyli. Jak? Chyba nie jest lepiej. Nie, poczekaj, pocałuję. Patrzę, czy nikt nie widzi. Czujesz na swoim ręku, ramieniu dotyk czyjejś dosyć silnej dłoni. Odwracam się. Luciano, patrzę na ciebie. Lekko przesadzasz w tym momencie, moja droga. Oczywiście, panie. No wstawaj już, wstawaj! Podnieś dziewczynkę za rękę. Dobrze. Ja się w takim razie nią zajmę. Ty możesz się obejrzeć za tymi, którzy trochę lepiej to znoszą, jeśli jesteś głodna. Masz szczęście. Naturalnie, panie. Już patrzę. Chodzę dalej. Wyczekuję. Ciągle. Panie... Luciano się zwraca. Tutaj to dziewczę nie czuje się najlepiej. Może spróbuj jakoś jeszcze raz podejść. Do czego to przyszło, Eduardo? Żeby lokaj wydawał mi polecenia. Dobrze, podejdę w takim wypadku. Tak? Patrzę, czy pan już jest odpowiednio daleko. Biorę tego, Eduardo. Jeszcze raz gnojku, mów tak do mnie, przy panie, a pożałujesz. Chcesz? Pamiętasz, jak byliśmy mali? Wsadzę ci te kły prosto w dupę! Wchodzę. Panie, jest delikatnie. Rozumiem, że zwracasz się na odległość, tak? Tak, bo nikt nie widział.
Oczywiście, że tak. Rzuć sobie na szczęście, ale to na trudność 6, więc raczej nie powinno być problemu. 6. 6, okej, czyli nikt tego faktycznie nie usłyszał. Przygarnęłaś jakiegoś, kogoś, to lepiej zniósł i się trochę podkarmiłaś w takim wypadku. Luciano faktycznie wraca się w kierunku tej osłabionej dziewczynki. Papi, zajmij się tutaj teraz z nimi, żeby w tym czasie, kiedy odchodzę, żeby się utrzymali jakoś. Papi zastąpiła Neferę w wieżyce strażniczej. Wychyliła się, by spojrzeć, kto tam nadchodzi. Jednak jej gigantyczny biust spowodował, iż utknęła w tej wieżyczce, w tym okienku. Nie chcąc dawać po sobie tego znać, poczekała, aż pan odszedł kawałek dalej i zaczęła krzyczeć: Klara! Nefery! Marta! Wyciągnijcie mnie! W tym czasie Klara i Nefery podchodziły już do bramy, żeby otworzyć i dosłyszałyście błagalne prośby. Opaj. A tej co? Znowu to samo. Utknęłam! To już trzeci raz w tym tygodniu. Trzeba poszerzyć te okienka. Ach, pójdę jej pomóc. Biust mi utknął. Klara biegnie na ratunek. I rzeczywiście w tym momencie Nefery tak patrzy na swój biust. Taka smutna. Ojej. Nienawidzę jej. Powiedziała do siebie. Faktycznie jest to spory problem. Przyjmujesz jeden punkt stresu z tego powodu. O, natomiast opaj również z tego powodu, że ugrzęzła, przyjmuje stres. Przyjmuje 5 punktów stresu. Od tego się zaczyna. Klara podbiega szybko na wieżyczkę. Chwytasz biedną Poppy. I na athletics próbujesz ją wyciągnąć. Trudność. Myślę, ile ty masz? Athletics praktycznie 0, więc nie powinno być problemu. Przy 3 już zdasz. Wyrzuciłam 6 do tych samych 4, więc... Mm-hmm. O, jejciu, więc wręcz... Jedną ręką chwytasz, Poppy podnosisz jak piórko, wyrzucając ją przez te schodki z drugiej strony. Ona sturluje się na dół. Oj, przepraszam, nic nie jest. No i widzisz, o Poppy tak krzyżuje nogi, krzyżuje ręce na piersiach. Widzisz, że rozdarłaś jej uniform pokojówki i zawstydzona ucieka przebrać się szybko. Zaraz wróci pewnie. Tak, rzuć sobie... Jest nieśmiała, więc... Rzuć sobie na szczęście, czy nie napotkniesz na drodze kogoś jeszcze innego, kto by się mógł dostrzec. 4. Raz 3. 12. Nie, udaje ci się przesmyknąć bardzo szybko do swojego pokoju. Klara zbiera resztki materiału. Sukienka. Wszystko w porządku, schodzimy na dół. W tym czasie słyszycie łomotanie do bram. Wpuśćcie, prosimy, wpuśćcie raz. Klara biegnie. Słychać wyjmowaną klingę. Wiecie, gdzie się dobijacie? Zbawienia szukamy. To już nie da się żyć. To węzeł Kirchhoffa. Tu rządzi pan Eduardo. Mój pan! Na kolana! Na kolana! Teraz w zależności próbujesz ich w jakiś sposób zastraszyć, ale możesz zdecydować, czy chcesz rzucać jako na cunning, jak na przebiegłość, czy jednak na athletics, żeby tak zaprezentować swoją... Powiedziałabym, że na athletics w tym wypadku. To trudność 9. Dobrze, zobaczymy. 6. Niestety... Nie zwracają w ogóle uwagi na twoje słowa. Wpuśćcie nas, proszę! Widzę, jak te drzwi, wiesz, powoli zaczynają chodzić. I rzeczywiście tak, na początku Neferę miała bardzo pewną minę i rzeczywiście ta chłopczyca gdzieś kipiała. Tak rzeczywiście zrobiła wielkie oczy. Przyjmuje 4 punkty stresu. Klara w tym czasie już podbiega do ciebie z tymi strzępkami materiału, które jej wypadają z dłoni, bo słyszę, że sytuacja jest dramatyczna. Co, otwieramy? Chyba tak! Chociaż nie chcę! Dobra! Jest to oczywiście otwieram. Całe koło zębate, które trzeba ruszyć, żeby bramę otworzyć. No. Otwieramy. Może się wspólnie, wtedy będzie się wasze rzut będą się generować. Trudność będzie 15, ale wspólnie rzucacie. Nie? Dobra! Tak, i zsumujecie swoje 2 rzuty. Czy tam 3, jeżeli ktoś 9, jeszcze dobiegnie. 20. O, jejciu. Kiedy tylko. 6.
Podbiegła, odkarmiona już lekko Marta, podbiegła też czym prędzej do tej bramy, szybko pomagać Neferę, ale kiedy tylko Klara pojawiła się, chwyciła jedną ręką tą zębatkę, pociągnęła tak, że brama padła z przytupem całkowicie, podniosły się tumany kurzu. Ale tu nie postrzegane! Zakładam szybko maseczkę. Mimo wszystko cztery punkty stresu dotrzymujesz za te tumany kurzu, które się podniosły. Opatrz w końcu przybiega, przebrana. Widzicie, że jej sukienka jest właściwie, macie wrażenie, że tylko i wyłącznie z kokardek. Nie widzicie tam innego skrawka materiału poza różnokolorowymi odcieniami białego sznurka, wstążeczek i tego typu rzeczy. Jakby Neferia chciała coś powiedzieć na ten temat, ale w zasadzie widząc tłum szarżujący na bramę, zostawiła to może na inny moment. Ty bierzesz prawą stronę, ty bierzesz drugą prawą stronę, a my bierzemy jedną prawą stronę i w zasadzie lewą stronę, a ja idę tam. I ona rzeczywiście się zawraca. Nie chcąc. Neferia, którą prawą? Chodź, Falenka, pokażę ci. Ale którą prawą? Tu muszę dodać, tylko szybko, mechanicznie do papi, że jeżeli nie masz swojego stroju, pokojówki, musisz powiedzieć, sprecyzować, czego konkretnie nie masz. Bo moc pokojówki pochodzi od ich stroju, więc jeżeli się zmienia strój, to masz dosyć spore negatywne modyfikatory do rzutów. Wiesz co, no na pewno górnej części. Stroju. Nie masz górnej części. Czy nie będziesz miała bluzki w takim razie? Czy masz fartuszek? Tak, tak. Fartuszek zostaje, czy nie ma bluzki? Spódnicę rozumiem, że też masz. I masz... ojej, jak to się nazywa? To na głowie. Czepek. Czepek ten, tak. Mhm. Tak. No to tak, jak w takim razie nie masz tylko bluzki, więc minus jeden masz do wyników rzutów. W tym wypadku na razie, jakby się trafiło do wszystkich. Więc to jest też dosyć istotne. A to postawo, tu łatwo pochodzi. Nie zrobisz bluzki. Trzeba będzie chyba siąść wieczorem do maszyny. Całe szczęście mamy prąd. Tak. Ręczna też może być. Okej. Okay. Ten tłum ruszył w waszą stronę. Trzeba ich praktycznie powstrzymać. Musicie kooperować teraz ze sobą. Będzie to trudność 21, ale jeżeli wszystkie cztery będziecie współpracować, jesteście w stanie zatrzymać to sumą swoich athletics oczywiście. Czy papi właściwie w ogóle nie jest zainteresowany tym, tak się przejęła swoim brakiem bluzki, że patrzy, czy w tym tłumie uchodźców nie ma przypadkiem jakiejś pokojówki? W takim razie też na szczęście sobie rzuć. 4 razy 3. 4 razy 3, 12. Nie ma żadnych pokojówek. To są prości ludzie w łachmanach i zwyczajni uciekinierzy, jak wszyscy inni. A czy z czyjejś bluzki dałoby się zrobić bluzkę pokojówki? O, istotnie. Jest jakiś facet w białej koszuli. Jest dosyć trochę wyświechtanej, brudnej, ale dałoby się z tego coś wyczuć. Facet jest dosyć postawny, więc dałoby się z tej koszuli coś wyszyć. Poza tym Klara wręcza ci szczępki twojej koszuli. Zaraz przed tym, jak zakasała własne rękawy i zabrała się za ogarnianie tłumu. Ktoś musi. Ktoś musi. Ci, co kooperują, rzućcie sobie na athletics i suma. A powiedzmy, że 21 trudności, żeby zatrzymać ten napór. Rzuciłam 6, jestem w stanie zrobić to samo. Kiedy... Ty stoisz! Ty się nie ruszaj! Kiedy Neferę z Martą próbują, że się za to zabierają, nagle pojawia się z tyłu. Dopiero co podawała strzępki ubrań papi i Klara zatrzymuje po prostu dwoma rękoma ten cały tłum. Oni stają jak wryci w tym momencie i tylko czekają na to, co się dalej wydarzy. Jeszcze rozglądają się Tak? Proszę tu poczekać. Gdzie jest Luciano? I rzeczywiście, wzrok Klary pada na miejsce, w którym jeszcze przed chwilą była Neferę. Mhm. Ale tak jak zadeklarowałam, Neferę, widząc ten galopujący tłum, po prostu odwróciła się na pięcie i pobiegła po lokaja. Mhm. Marta delikatnie stanęła z boku, patrząc, co się wydarzy. Myślę, że Marta ma potencjał, żeby dostrzec, że wśród tych osób nie ma kogoś bliskiego ci cechami. Naturalnie rozgląda się, czy jest konkurencja. Na szczęście, tak. Na szczęście w trudność 9. Rzut w takim razie. Okej. Jedna, 2.
Dwa razy. Ile masz szczęścia? Trzy. Dwa razy trzy. Sześć. Nie jesteś w stanie stwierdzić. Tłum ludzi widzisz raczej, nie dostrzegasz takiej dużej energii, ale może to oznaczać, że po prostu ktoś jest mocno osłabiony. I z tego powodu nie odczuwasz. Tłum jest dalej nieprzenikniony. Jest tam kilkanaście osób. Wszyscy się kotłują niemalże, próbują, stoją, przebierają noga przez nogę i czekają, bo przerazili się Klary. I słusznie. Klara pilnuje jak pies po prostu. Z karabinem maszynowym. Z karabinem maszynowym. Tak. Nasza Dziunia. No. Nefere, biegniesz po Luciano. Mhm. Tak, mijam te beżowe ściany, podłogi, posadzki. Rzeczywiście sunie między nimi pewnie. Luciano! Luciano! Słucham się. I rzeczywiście Nefery uderza płacz. Bardzo suchy. W tym klimacie. I jest tak dużo. My sobie chyba nie poradzimy. Dobrze, rzuć sobie w takim razie na cunning. Na trudność, jako że masz tutaj tą cechę specjalną. Tylko 6. 5 razy 3, tak ci powiem. Oho. Luciano wręcz jak do prawdziwego chłopa przystało, że zobaczył kobiece łzy, nie? Poderwał się od razu. Co się stało, moja droga? Przytul mnie, proszę. Ja chyba sobie nie poradzę. To chyba nie jest praca dla mnie. A nie mogę jej rzucić. Nie mów tak, moja droga, obejmuję się jednym swoim ramieniem. Zarzucam ręce. Spogląda prosto w oczy. Nie obawiaj się, jestem tu dla ciebie. Ale tylko dla mnie, Luciano. Nie, dla was wszystkich. I odejmuję rękę. No dobra, to co mamy załatwić? Tak, poprawia włosy, swe złote włosy. Nefere, tam czekają, przy drzwiach. Lepiej się pośpiesz. Łzy wyschły momentalnie. Momentalnie, tak. Po czym wahadłowym krokiem ruszyła razem z Luciano w kierunku drzwi. Hmm. Pojawił się... Co robi w takim razie papi? Papi, gdy tylko widzi, że tam wszyscy stanęli, podchodzi do tego mężczyzny z tą koszulą, która nadawałaby się... Hmm. Staje przed nim i robi takie duże, maślane oczy. Zaczyna kręcić wokół palca swoje srebrne loki. I nic nie mówiąc, patrzy się po prostu na niego. Jest... trzy głowy niższe od niego właściwie. No tak. Trochę się... coraz bardziej zmieszane. Rzuć sobie w takim razie teraz twój wybór, czy na affection, czy na cunning. To jest na cunning. Na cunning zdecydowanie. 2 razy 5. Dobrze. 10 bez... Jest, gościu jest trochę istotnie zastosowany. Tak. Czego chcesz, dziewczynko? I papi nic nie mówiąc łapie za koszulę i tak 2 razy pociąga. Mogę prosić? Zrobił się czerwony, zarumieniony, w sensie taki sponsowiał. Tak konieczne? Tak! Konieczne! Oczywiście, zaczął rozpinać nie wszystkie guziki pełne, zdjął tą koszulę, proszę! Dziękuję. I odeszło. Dobrze. Co? Osia cofnął trochę bardziej. Cofnął się za ludzi o głowę od niego, albo dwie głowy nawet niższych i lekko jakby się stulił, skulił się w sobie. Może to z chłodu tylko. No i tak przymierza, czy jej pasuje, czy nie. O, trzeba na pewno to przeszyć. To jest za duże stanowcze na biurze. Będzie musiała kogoś poprosić. Kto umie takie rzeczy robić? Luciano wchodzi pewnym krokiem, zanim Nefere za tym tłumem rozgląda się po tych wszystkich osobach. Dobrze. Pokojówki rozdzielcie ich na zgodnie z wiekiem i płcią, tak żeby pokoje na początku im przydzielić. I niedługo rozpoczniemy, musimy im podać jakiś posiłek, bo są na pewno głodni. Więc przygotujcie coś na szybkiego, co tam się znajdzie. Nie musi być ciepły posiłek, no widać, że są bardzo zgłodniali. Możecie im zabrać też ciuchy do przeprania i dać jakieś im tutaj miejscowe proste, żeby wyglądali tak jak przybywający tutaj cierpiętnicy. Nefere skrzywia się, mając nadzieję, że tego nie zauważy.
specjalnie chętna do pracy. Więc rzeczywiście w momencie, w którym nagle ich spojrzenie gdzieś się spotykają, ona ponownie uśmiecha się. Oczywiście. Ja tam chętnie ich poprzeglądam. No chodź. Papi siada na schodach do wieżyczki, cała zarumieniona, kładzie ręce na twarz. Ja nie chcę ich rozbierać. Chcesz, chcesz. Nie, nie chcę. Już zaczęłaś, dobrze ci idzie. To chcąc. W takim razie, jak zwykle się nie potraficie na nic zdecydować. W końcu się Eduardo musi o tym dowiedzieć. Porozdzielam w takim razie obowiązki. Jeżeli jesteś, masz z tym problem, zajmiesz się nieletnimi dziewczynkami w takim wypadku. Marta, ty się zajmiesz... Co z nimi zrobić? No przebrać ich. A ja wiem, kto się zajmie nieletnimi chłopcami. Rzeczywiście ciężkie spojrzenie. Pada. Klara się uśmiecha. Klaszcze w dłonie. A skoro się zgłaszasz, to przynajmniej będzie, nie będzie z tym problemu. Dorosłymi mężczyznami, tymi silniejszymi zajmiesz się ty, Marta. Dobrze. Wiesz mi przysługę, Klara. Rzucę na odchodnym. Nefere, ty dorosłymi kobietami się w takim razie zajmiesz. Jeżeli ich przebierzecie, to już nie obchodzi mnie, ale ktoś te posiłki musi przygotować. Już musicie się jakoś dogadać. Ja tam się nie tykam do kuchni. Brzydzę się. Patrzę wymownie na Katana, ja mogę coś przygotować. Dobrze. No, to w takim razie czas prac i do roboty. Ja zamknę w tym czasie bramę. Podnosi na ten... Podnosi tą bramę z większym trudem, ale ostatecznie ją zamyka. No. Luciano? Co? Oni się na mnie patrzą. No i co mają robić? No nie wyłupiemy im oczu. Może się tym najedzą. Im wystarczy. Oczami? Nie, widokiem. Pan mówi, że jestem słodka. No jak będą na mnie patrzeli, to może się najedzą. Istotnie, ale takim ludziom, którzy no dobrze. Się wygłodniają... I odbiega zadowolony. To się źle skończy. Powiem o tym panu. Przebiera oczywiście dziewczynki wszystkie, ale nie daje nic do jedzenia. Przebiera się w swoje wyjściowe stroje szyjonową bluzkę, pokazuje im się i tłumaczy im, że jest słodka, więc niech... Patrzą się na nią i wyobrażają sobie, że jedzą coś dobrego, słodkiego. Dobrze, w takim razie na skill sobie rzućmy. 6. Okej, 6 to przebieranie trochę trwało, ale ostatecznie jakoś się tam udało. Dziewczynki były niektóre zapłakane, problem, żeby było coś, żeby coś zdjąć, żeby założyć, no ale jakoś to tam w miarę poszło, tylko trochę czasu to zajęło. Marta w takim razie. Chodź tu, byku, chodź! Wołam tego i tego, patrzę, czy nie jest ranny. Są raczej zabliźnione rany, nie są dosyć mocne, ale widać, że gdzieś ślady po kłach ma. No ci obejrzę. Wącham, ale dyskretnie. No już, rusz się. Masz koszulę. Biorę następnego, patrzę i tak swoją grupą się. Dobrze, wrzuć sobie na skilla też, na to przygotowanie. 6 razy 0. No cóż. Jak się dobrałaś do tych... Zaczęłaś z nich wyszarpywać to ubranie praktycznie w pierwszej kolejności, rozszarpując inne. Jeden był tym wyraźnie zainteresowany, ale reszta raczej... Szczególnie ten wielki byk, któremu wcześniej koszulę skradziono. Znaczy, nie skradziono, poproszono grzecznie o jej przekazanie. Wygląda się, co jeszcze bardziej się skulił w sobie. Rzuć sobie na szczęście w takim razie, jak oni gdzieś tam zareagują. 9. Słyszysz w okolicy, za chwilę do tego wrócimy, którąś z dziewczyn, która sobie szybciej poradzi. Wy tak samo w takim razie, z paniami i nieletnimi chłopcami. 6. Też 6. Łącznie 4, już tak z przemnożeniem. Generalnie Klara zabrała się bardzo ochoczo za no, tak też za swój obowiązek, przy czym zapomniała, że miała jakiekolwiek inne obowiązki, więc no, skupiła się na tym, żeby się zająć tymi chłopcami dobrze. Bardzo powoli. Po prostu dokładnie. Tak. Więc w takim razie reakcje tych
niektórych ludzi, szczególnie u Marty i u Klary, były dość drastyczne. Niektórzy chłopcy się popłakali z całej tej sytuacji. Jezus Maria, co tu się dzieje? Co spowodowało, że w końcu... Tylko teraz, która z was woli parzyste, nieparzyste, która wybiera? Ja mogę parzyste. Parzyste dla Klary. No to do Klary wpada Luciano. Co tu się dzieje? Jakieś beki, krzyki, co tu się odwala? Ale to nie jest moja wina! Popatrzył po tych chłopcach w połowie porozbieranych. Opierali się! Co poradzę? Ja się starałam! Wyjdź! Ale jak to? Ale sam się nimi zajmę. Wyjdź i przygotuj coś do jedzenia, albo pomóż komuś jeszcze, nie wiem. Ale natychmiast. Klara tupnęła nogą. Jeden punkt stresu przyjmujesz za opierdziel. Klara tupnęła nogą, wróciła się na pięcie. Pójdę do kuchni. Poczem podreptała. Słyszysz, że też są jakieś, dzieją się jakieś nieciekawe rzeczy w pokoju, w którym starszych mężczyzn obsługuje. Zajmuje się nimi i Marta. To Klara zatrzymuje się przy tych drzwiach. Zastanawia się. No dobra. Po czym wchodzi do tamtych do tego pokoju? Pomóc ci? Nie! Dobrze sobie radzę! No bo mam spadnie. Tak zdecydowanie potrzebuję pomocy. Ja ci pomogę. Będzie szybciej. No to rzuć sobie na skira w takim wypadku. Dwa. Doskonały wynik. No, tak. W tym czasie już Poppy nakarmiła sobą, swoją słodyczą nakarmiła słodkie dziewczynki, które miały teraz tylko więcej słodyczy dzięki temu. Również Neferę uporała się ze swoimi paniami. Wypadałoby coś przygotować faktycznie do jedzenia, szczególnie, że jest pora, kiedy pan będzie też zmęczony po tych całych rytuałach, które wykonuje, więc na pewno już energii mu będzie brakowało. Oczywiście. Trzeba coś przygotować. Objęcie i się tego świata. Neferę, jako że poszło jej chyba najlepiej z grupy, najsprawniej załatwiła to, co miała do załatwienia, ona rzeczywiście skierowała swoje kroki do kuchni. Tam zaczęła pichcić jakąś zupę z jakichś bulw, które hodują gdzieś na strychu. I rzeczywiście przygotowała, zupa już paruje i ona rzeczywiście chwyta to, stawia odpowiednio. No tylko zobaczymy, jak ta zupa wyjdzie. Tak jest! Otóż to! 4, to jest 8. No, to całkiem... Nie jest to może Gesslerowa. Tak, włosy się zgadzają, ale reszta już niekoniecznie. Ani Pascal, ale tak. Na pewno będzie to zjadliwe. Zapach jest dość przyjemny. Unosi się już po poszczególnych pokojach. Wszystkie tak naprawdę czujecie już zapach jakiejś zupy. No właśnie. I ona rzeczywiście stawia to na jakąś tam tacę i kieruje się do pana, by nie musiał czekać na swój posiłek. Oczywiście idąc przy okazji zahacza jakiś gong, dając jasno komunikat, że jedzenie czeka na pana. I rzeczywiście stawia, przygotowuje i czeka, aż pan przyjdzie. Rozumiem, że przygotowujesz też odpowiednią zastawę w takim wypadku. Oczywiście, tak? No to też kolejny skill w takim razie, jak będzie urządzone, czy nie będzie łyżka po lewej. 10. Ojejciu.